No słuchajcie, naszemu mądremu rządowi już zaczyna brakować kasy. Całe rozdawnictwo 500+ i te wszystkie inne pierdoły. Nawet na ten pelet, który ja też dostanę. Oczywiście wezmę, bo to płacę podatki i widzę, na jakie bzdury te pieniądze są przeznaczane, więc wezmę dodatek na pelet, bo mi się po prostu należy. Ale tak obiektywnie patrząc, ludzie, zaczynają brakować pieniędzy, więc Sasin wymyślił genialny podatek od zysków giełdowych. Oczywiście giełda poszła w dół, ludzie potracili pieniądze. Cudawianki. My nie byliśmy, żeby nie to rozdawnictwo i to całe dziadostwo z tym związane, nie musiało być wcale tak źle. Wbrew przewidywaniom ekonomistów, nasze PKB nie poleciało na minus. Jest cały czas powyżej zera. Jest duży spadek, ale ciągle jesteśmy nad kreską, czyli można powiedzieć, no mogliśmy uniknąć tej recesji. Mogliśmy jej uniknąć, mogło być tylko spowolnienie gospodarcze. Ale nie, trzeba rozdawać na prawo, na lewo, wszystkim grudę, który... No wiadomo, każdy, który potencjalnie może głosować, musi coś tam dostać od rządu. No i teraz mamy inflację 17,1 czy 17,2 jakoś tak. Także powodzenia, panie Kaczyński. Więcej takich doradców, Sasinów, to na pewno wyjdziemy na prosto. Sorry, to mi się włączyło od rana, ale jak usłyszałem o tej inflacji, zobaczycie, jakie będą znowu podatki, bo im kasy brakuje. No, dodrukowywać już nie mogą, no bo inflacja szaleje, więc będą teraz szukać dodatkowych źródeł dochodu. Już się znowu słyszy o tym podatku katastralnym. Żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać, prawda? Kolejna głupota. A to już jest po prostu do Nagrody Nobla z głupoty. Od początku roku będzie minimalna płaca 3,5 tysiąca złotych. Wiecie, co to oznacza? Że ci wszyscy średni, mali przedsiębiorcy, którzy teraz i tak ledwo zipią, bo duże korporacje będzie na to stać, zaczną zwalniać pracowników albo im zmieszać zatrudnienie na jedną, na, przepraszam, 3/4 etatu, albo nawet na pół etatu. Dlatego, że w związku z podwyżką tej, tak drastyczną podwyżką płacy minimalnej, będzie też podwyżka składki ZUS-u i to konkretna. Więc koszty utrzymania pojedynczego pracownika będą tak duże, że no, będzie jeszcze gorzej. Oni jeszcze dolewają oliwy do ognia. I żeby było jasne, płaca minimalna nie obejmuje budżetówki. To jest chore, nie? Także cała budżetówka, sorry, będzie dostawać tyle, ile wam się skapnie. Dobra, słuchajcie. Czas zacząć kolejny dzień. Dzisiaj zaczynam od górki. Pozdrawiam. Do później. Pa. Słuchajcie. Kolejna godzina czarnkowa, na której nic się nie dzieje. Nuda, nuda. Nic się nie dzieje. No ale dobrze. Siedzę. I w związku z tym, że nie lubię tak siedzieć bezczynnie, załatwię sobie teraz kilka bieżących spraw. Po pierwsze, Władimirze Władimirowiczu, jeżeli mnie oglądasz, czas odpocząć. Na cholerę wam ten Donbas, ten obwód chersoński, przecież tam nic nie ma. Ludzie już was tam nienawidzą, liczyliście na węgiel, nie ma węgla, wszystkie kopalnie są już dawno zalane. Azowstal nie ma, wszystko rozwaliliście. Także tam już nie ma co się bić. Tracicie swoich własnych ludzi, wysyłacie ich na pewną śmierć. Ja tu sensu nie widzę. Ale twój wybór. To jest pierwsza rzecz. Żeby naprawdę jakoś wykorzystać tą godzinę czarnkową, to zrobimy w ten sposób, bo tutaj nikt nie przyjdzie do końca roku. Do nikogo zresztą nie przyjdzie. Przekształćmy tą godzinę w takie Q&A. To znaczy, zapraszam na mój profil na fejsie, gdzie można zadawać pytania na Messengerze. Tak samo można zadawać pytania w ramach komentarzy pod moimi filmami na YouTube. Ja na tych godzinach czarnkowych będę się do tego odnosił. I myślę, że w ten sposób wykorzystamy tę godzinę w miarę
prawidłowo, czyli tak, jak ona teoretycznie powinna funkcjonować. Tak? Tematyka dowolna, głównie szkolna oczywiście, ale jeżeli chcecie jakieś zadać pytania, to w ramach Q&A na godzinie czwartkowej będziemy tutaj o tym rozmawiali. Myślę, że to jest dobre, uczciwe rozwiązanie. A teraz, żeby nie marnować czasu i nie spać, bo ja ogólnie nie śpię na godzinach czwartkowych, tylko... O, proszę, to jest moja owocna, czerwony i poprawiamy sprawdziany. A, jest tego trochę, uwierzcie mi. Do zobaczenia. Pozdrawiam, papa. Belfer Elitny. No to jesteśmy na grzybobraniu. Emocje sięgają zenitu. Nie chciałem kręcić, bo myślałem, że nic nie znajdziemy. A tutaj proszę bardzo. Pierwszy grzyb w tym roku. Proszę, jaki ładny. Zaraz go. Ole, piękny. Prawda, jaki ładny. I zdrowy. Także pierwszy w tym roku. Masz coś? No to bierz. Zrobimy transmisję, jak ścinasz grzyba. Słuchajcie, także są grzyby. Wystarczy się schylić. A jak nie możecie się schylić, to bierzcie na grzyby niską kobietę. Hej. Oczywiście zero profesjonalizmu, bo nie mamy nawet koszyków i mamy reklamówki, także nie pokazuję, bo będą komentarze, że amatorzy. Ale jak znalazłem takiego wielkiego grzyba, to znaczy, że tutaj dawno nikogo nie było. A jesteśmy, zobaczcie, tam jest nasza chata. O, tam. Czyli kawałek od domu już są grzyby. I to wcale nie jest rano, jest godzina, nie wiem, 9, 10, coś koło tego, nie? No właśnie, 9:30. A tu takie emocje. No proszę, jaki ładny. No bardzo ładny. Dzisiaj sos śmietanowy z grzybami. Następny. No dzisiaj podgrzybki królują ewidentnie. No w zeszłym roku udało nam się znaleźć parę borowików. W sumie nie tykam kurek, bo kurki są i takie prawdziwe, i takie fałszywe, a ja ich nigdy nie rozróżniałem. O kurczę, zobaczcie, jaki tu jest ładny. No i tutaj mamy kolejnego. No i kolejny. No. Podgrzybki nie znoszą samotności, zobaczcie. Także z reguły nie rosną samotnie. Jak się dobrze człowiek rozejrzy, to zawsze znajdzie następnego. Znajdzie zawsze kompana. Ja mam już całą reklamówkę, a ty? Pokaż. Bardzo ładnie. No to dwie takie, to już jest co jeść. Naprawdę fajnie się zbiera grzybki, jak się widzi swój własny dom. Zawsze można wejść na kawkę i potem kontynuować. Chciałem tylko dodać, że nie jesteśmy jedynymi tutaj grzybiarzami dzisiaj. Spotkaliśmy już kilku sąsiadów, no i też przyjezdnych. I wszyscy coś mieli. Tak nieskromnie powiem, że jesteśmy czempionami, jeżeli chodzi o zbiór grzybów. Po prostu znamy już ten las dosyć dobrze.
wiemy mniej więcej, gdzie są takie siedliska grzybów, a gdzie nigdy tych grzybów nie było. Także lokalsi zawsze mają przewagę. Także słuchajcie, obalam kolejny mit, że trzeba się zrywać na grzyby, skoro świt. Moglibyśmy, ale po co? Trzeba się wyspać. A grzybki poczekają, nawet trochę bardziej podrosną. Zobaczcie, jaki piękny. No właśnie, tylko ja tego nigdy nie zbieram. To jest sowa, na 100% to jest sowa, ale boję się, że to jednak no jest jakiś tam ułamek procenta, że to nie jest sowa, tylko muchomor sromotnikowy. Ale tylko dlatego go nie zbiorę. Moja babcia namiętnie zbierała i przygotowywała tak jak schabowe, czyli w jajku z bułką tartą były takie kotlety. No ale ja jakoś nie mam odwagi ich zbierać, po prostu no nie znam się, życie mam tylko jedno, nie 9 jak nasze koty. No żal by było umierać w kwiecie wieku. No właśnie, kolejna przewaga lokalsów nad przyjezdnymi jest taka, że tutaj nie mamy szansy się zgubić. Także chodzenie jest bez stresu. No, ten chyba najładniejszy, pokaż go do kamerki. No, piękny grzybek. No powiem wam, że Iwona lepiej zbiera ode mnie, ale ma przewagę, bo jest niższa. A ja nie dość, że wyższy, to jeszcze okulary grubości denek od diabola. Ale z kolei ja mam taką przewagę, że jak zaczyna padać, to się dowiaduje o tym pierwszy. Kolejny. I zobaczcie. Nasz dom. Grzybki. Co ładny grzybek. Bardzo ładny. I zobaczcie, to jest grzybek, a tam jest nasza chata. Pokaż, jakiego masz. Zobaczcie, jakie ładne grzybki. A zobaczcie, tam nasza chata. Można mieszkać przyjemniej. No i powoli dochodzimy do finału. Trochę pietruchy dla smaku. No i stwierdziliśmy, że nie damy rady wszystkich zjeść w sosie, dlatego część będzie ususzona na bigos. No i finał dzisiejszej wyprawy, czyli obiadek. 40 minut chodzenia po lesie. A ile ekscytacji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze grzybobranie. Wszystkim gorąco polecamy.